Hi, I'm Jaken and I play on top lane for Team SK Gaming. In a moment, you will see our highlights from the regular season. Hi, Harpoon here. Yesterday we finished our regular season and we took second place. Check out our highlights. Mamy Wukonga i Jaken, kiedy kazano mu się uspokoić i nie wziąć Olafa czy Fiore, bo właśnie ten Wukong teamfightowy dla Team SK Gaming, pary zwycięstw kradł, więc stawiają tutaj na komforty, ale też po prostu solidne postaci. Wyeliminowane, ale czy tak samo będziemy mogli powiedzieć o Leku? Zoner tam go oznacza, podbija, Jaken podchodzi z kolejnym cyklonem, ale Leku stara się wytrzymać ile tylko może, ale nie może wytrzymać już więcej. Teleportacja pasem, Leku szuka flanki, stara się złapać za Bicoka i po prostu to robi, a zaraz za nim pojawia się Shockwave, wyściga, jednak to nie będzie wystarczające, to nie będzie wystarczające, widzowie, pojawia się SK, Dawid, Sonek i Harpoon, którzy po prostu strzelają i którzy wypędzają Illuminar Gaming prosto z podleża smoka. Pamięty, Team SK Gaming idzie po swoje pierwsze zwycięstwo. Chrisa już tu nie ma i nie ma Illuminar Gaming. Po 40 minutach SK to skalowała i biorą przeciwny Nexus, a także pierwsze zwycięstwo w Ultralidze. Przede wszystkim na samym starcie, no pogratulować pierwszego oczywiście zwycięstwa i wyglądał ten start na naprawdę świeży, szczególnie ten powrót. Gratulacje. Dzięki bardzo. Po prostu doskalowaliśmy, nie? No bo kampy jesteśmy już od tygodnia. Miałem teraz darty głos po krzyczeniu, po gierce, po tym ze szczęścia. Screamujemy praktycznie od 15 do 22, czyli no dosyć dużo, tak po co roku. I wygrywamy na dosyć dobre drużyny, tak przekonująco, więc wydaje się, że dobrze nam idzie bootcamp. Powiedz mi, Harpoon, czy Team SK Gaming kończy week pierwszy z wynikiem 2-0? No, miejmy nadzieję. A ostatecznie udało się zrobić to przewagą stopa, jednak teraz właśnie wejście na bok. I spójrz na to, Minimarcie jest ofiarą. I odcięte zostało. Wszystko z połem, za późno, tutaj jednak, próba dojechania Grzybka. Grzybek ma problemy, ogólnie na tym lane phase ma problemy. Jaken bardzo mocno tutaj męczy. I że nie do końca podałem się dla TMF, albo inaczej, że bardziej podałem się dla Miejska Gaming. KNF, zagranie z TPK-ami. Ale po prostu na lane, chyba już nie jest za bardzo na to odpowiedzieć KNF, bo DPS będzie martwy. Zanim będzie to jakkolwiek pomógł, to właśnie, zobaczcie, Grzybek jeden teraz może jakiś dobry ultimate. Minę Maciek wyciągnie, to co myśla zrobić. Świetny Shockwave, ale nie ma obrażeń, żeby to robić jeszcze kogokolwiek poza Marlonem. To jest fenomenalna reakcja dla Miejska Gaming. Dobry endgame z Marlon, ale to będzie samo pijane. O, jakie sprawy do przodu! Co to był za endgame? Jak widać, naprawdę dobry! Żeby zająć się przeciwnikami jeden po drugim. Więcej. Ale Steven, podchodzimy po Teldera i tutaj Dawid Sonek gasi absolutnie. Jaken jeszcze do tego wszystkiego dołączy i mam wrażenie, oj, że to jest wszystko, co napisaliśmy dla KNF w tym meczu. Nie ma łatwo, zdecydowanie przeciwko takiej kompozycji, przede wszystkim przeciwko, jak na razie, mistrzom late game'u Ultraligi, bo tak chyba trzeba nazwać Team SK Gaming. A Team SK Gaming po prostu kończyło to spotkanie przez 25 minut, to jest właściwie jego najlepsze podsumowanie. Cieszę się, że w nich nie zwątpiłem. Team SK wygląda naprawdę nieźle na swoich głównych rywalach. Ani HP, jest to! Cztery osoby podbite, świetny pulverize! To jest już jedna zabójca Lekena i przyjmuje właśnie Leona, w której mówili, że będzie mega wartościowa dla Diego. Diego bardzo mało HP, zeru już na zegarku. No i jeszcze Kralzer stara się coś z tego wszystkiego zrobić i Kralzer rzeczywiście ogrywa dwóch przeciwników. Jaken znajduje na plecach kolejną eliminację. Jak za każdym razem w tych wszystkich teamfightach, ten Alistar bardzo mocno jest obliczony. Kralzer się kręci! Jest jeszcze wykorzystany Garza Sender. Na, z czyjej pozycji? No właśnie. Wiesz co, poczekam z tą odpowiedzią jeszcze chwileczkę. Tutaj bez blisku pamiętajmy. Ja nie wiem, czy nie upadnie kolor. No właśnie. Jest tutaj w okolicy. To będą pierwsze kłopoty, mam wrażenie, dla Team SK Gaming. Chociaż tym wszystkim zobacz, jak to wymaza. Oni tutaj jeszcze będą walczyć. Marlon pojawia się, to może być dobra walka. I czy ugaszą przeciwników? Bez Dawidsonka ten dopiero się pojawia. Chociaż... O, lepeczka! I Rajon podaje szansę na to, bo odpowiedź Team SK Gaming zgarnie tutaj eliminację. Nie BDW! Odpalone on the hard. Szuka, znajduje Czajka! Znajduje również Brunesa, tego już nie uświadczymy. On jeszcze stara się coś tutaj podziałać. Nadchodzi kolor, może to jest szansa dla BDW, bo Czajek ma tutaj w wąskim gardle rywali, ale Dawid Sonek daje
trzeciego na plecach i to mogła być najważniejsza decyzja tego teamfightu, bo teraz korki przy życiu, jest tutaj Jaker, jest także Harpun i to jest 3-2 na korzyść Team SK Gaming, gdzie poleć Czajek, szuka engage'u, znajduje Xeonera, znajduje Davidsonka, ale sam Niemczy nie znajdzie eliminacji, no właśnie, bo już pierwsza ofiara po stronie PDW, ale odpowiadają całkiem nieźle, tylko na chwilkę, bo jednak to Team SK Gaming, ta przewaga duszy, przewaga ekwipunku, gdzie mi ciężko. Wyłącznie Team SK Gaming i póki co moja ocena absolutnie na piątkę. Wygrywają to spotkanie w 30... Smoka, przepraszam, Nashora. Od razu dobili tego Nashora i kick dalej. Po prostu mogło pisać swoją historię tego meczu, który miał być wielkim sprawdzianem dla Team SK Gaming i nim rzeczywiście się Dominików stał. Świetna dyspozycja od planem sprawdzianem. Witsonka, który wjeżdża prosto w przeciwników. Hej, Team SK Gaming tam się trochę przebudziła. Jest! Złapał Lakera! Ostatni zep w tej grze, chociaż... I ostatni Gopniak od Kresa chyba wszystko wyjaśnia. Martwy Dawid, co go na swoją stronę powiedziało, dobra, dzięki za fajny handel, to jest trudne zwycięstwo na naszym koncie. No i kolejna tradycja nam się po prostu wytrawidzę potwierdza. Agorow w pierwszym tygodniu na ten moment po prostu nie przegrywa. Jedyna, ostatnia, perfekcyjna drużyna w sezonie zasadniczym na ten moment. Dopiero został zaczęty, więc Team SK Gaming ma swoją szansę. Butsu zagrywa tutaj zonie, wszyscy do prawej strony. Och, sporych tarapatach! Jest tutaj ostatecznie Xeoner, ale to ma znaczenie. Davidsonek, Dragona rakieta, Jaken mu wszystkim pomaga. Oj, ta walka wygląda dobrze dla Team SK Gaming. Davidsonek niepilnowany, czy cokolwiek zrobi Butsu. Skrzeczony również Bobista, ale mocny, żeby cokolwiek mógł działać. Krzyżna i płyje to prawda Davidsonka. Oj, mam wrażenie, że zmieniamy do punktu kulminacyjnego. Okej, po prostu Davidsonek rzuca się w rywali, Krogu złapał! Jest duża dla gentlemanów! Benek z pięknym smajtem z lewej strony, ale Davidsonek walczy w ratku, a z prawej strony Eska też ma się nieźle. Smok dla was, ale walkę bierzemy Memo i Eska i eliminują wszystkich na trzech kontach! Ale będą wiedzieć o tym graczewski Krog, będzie tu Marku, wyłapany też... Kupista, uciekaj! Nie, to oznacza tej gry! Okej, z jakiegoś powodu nie próbowali łapać, bo nie mieli żadnych flash. A bardzo, bardzo ten. Benek jest dobry w trakietach, może to mi się przyda, ale Butsu podchodzi, widzimy, że zrobiłem się na Team SK Gaming i to wychodzi dobrze, to mi Sonek cały czas żyje. Guardian Angel dla niego, czy Yashiro się nim zajmie, Butsu przygotował tutaj już stuna, ale Dawid Sonek się wycofa i wali z tych rakietek, Butsu zatrzymany pod bicie, Yashiro sam na trzech i nikt już tutaj nie zatrzyma Team SK Gaming, prawda? Kępuje do bazy, to tylko dres przeciwko prawdziwej armii, jaką jest Jaken. 32 minutowym dreszczowcu będą w stanie znaleźć zwycięstwo dla siebie Ace! No bardzo bardzo ciekawe, ale Team SK Gaming doskalowali. Nie ma torków bez dobrej zabawy zeską, ale nie ma też torków bez zwycięstwa dla nich. Wygrywają naprawdę ważny mecz i to będzie piąty mecz, siódmy mecz. To jest moment, bo na dole, żeby nie wyszło. Niewiele zrobić, to byłoby niefajnie, ale jest podbicie ogłoszenie. Jest pierwsza krew na korzyść SK Gaming. Tak, to jest tak ważne, bo jak naprawdę. Ale sobie dobrze tych biegów na topi. Jeszcze do tego dostał pierwszą krew. Jeszcze do tego dostał wyjątkowy moment, kiedy krew nie było właśnie na tej alejce. Sobie robić coś działa, tutaj mamy dosyć łatwo, bo pojawia się Team SK Gaming w liczbie 4. Jaken ma sam start, jednak dostaje ogromne obrażenia. Co ma to powie, ale Xeona świetnie podbija dwóch przeciwników. No i kto w końcu skończy tutaj martwy, bo pada właśnie drugi na KNF. KNF i zaczynają się resety dla Jakena, double kill dla niego i teraz wchodzi w ciało Leony, więc są w stronę. Piękne wejście od Alistara i KNF szczęście na tej rzece. Przewaga liczebna na Team SK Gaming i szukają się znaleźć kolejne ofiary. Chociaż chyba już będzie w stanie stąd uciec, bo już wiemy, że grzybek na pewno leży. No bo już, kiedy to już nie trzeba to zrobić. Dał to wchodzić, nie początkowy, często trafę. Hardwired. Jest Harpun! 7-0! Na Team SK Gaming. Tutaj nie przeszkadza, to robimy. Jak trafiony będzie ten flash i nie tutaj trafia Jaken, ale to nic nie robi, bo pada po prostu kosnicza, no totalnie zmiażdżony. Deflet ma zawsze fajną pozycję, ale teraz kiedy skupiają się już na nich przeciwnicy, to ta pozycja robi się tragiczna i on też znika. Po prostu byłem w stanie gdzieś tego Xeonera przypuść do muru, ale kiedy właśnie obrażenia wleciała od SK Gaming, to po prostu koniec. Innego jest to 1-4, ale pojawia się do tego wszystkiego Xeoner, pojawia się też teleportacja od Davidsonka, no w końcu pana Jaker, ale czy będą w stanie jeszcze to odwrócić Team SK Gaming, czy to może być mały drog wykonać? No właśnie, ale jak widzimy, Rexa nie upada i wieloma umiejętnościami tutaj Team SK Gaming, gdzie
trafia, ale i tak ostatecznie wystarczy, że prawy przycisk myszy będzie prawidłowo odblokowany. Zanim do samego trybu baraki, trafiony Solar Flare, znaleźć kakuje kości, zanim tutaj jest ogromne niebezpieczeństwo dla Wisłoka, chociaż sam odkakuje też używa swojego ultimate'a. Nie jest w stanie jednego praga zgarnąć, bardzo tutaj upadnie, czyżby, żeby nie jest w stanie go dogonić, żeby dać odstąpić, no to tak samo, to tu odpowiada. No ale na sam koniec, Dawidsonek pija 16, to Dawidsonek wygrywa gierkę. Brawo, Chimeska Gaming, brawo zwycięzcy i brawo tak. Disconnect. Oczywiście nawet nie będzie próbował wypalić tej Paddle Starem. To cały czas obijani rywale. Po raz kolejny szuka tutaj Matizor i znajdzie tym razem na Davidsonku. Ale będzie musiał użyć swojego błysku, bo jak on chodzi ofensywnie, ten Elder bardzo low! I kradnie go Xeoner, drużyna! Kradnie go Xeoner i spójrzcie teraz na Niemecka Gaming! Ile oni będą w stanie zrobić w tym device, bo jak on jest rozpędzony, a Smok starszy eliminuje zawodników Kick. No nie wierzę, przecież im się wszystko udaje! Niemecka Gaming zgarnia tego Smoka, zgarnął jeszcze póki Styla. Matizor skończył tak Xeoner, że pieczytuje jego żywot, ale teraz Sakry, on okazał się bohaterem ostatniej walczy drużynowej. Teraz ma jednak spore problemy. Niemecka Gaming walczy, Niemecka Gaming się nie poddaje. Jak skacze do przodu, jeden, drugi, trzeci, czwarty dla niego i pomimo kryptonita dla Sakry. Są teleportacje, to będzie koniec rozgrywki, to będzie Niemecka Gaming ze zwycięstwem na Kick. Te czasy, te timery są zbyt długie dla Kick. Nie ma o tym mowy. To jest koniec. Nie ma o tym mowy, Tomku, to musi być koniec dla Niemecka Gaming. Ta fala choć z kompa. To w zupełności wystarczająco. Cóż za porażka Kick tutaj w bazie przeciwnika. Cóż za gra błędów. Badać naprawdę szybko, biorąc pod uwagę etapy pozycji Davis One 3000 na balonie. Okej, zobaczmy, taki pozycji coś znajdą, będziemy chciał dać się do hobbicie drugie. Ale spierze był zapadany na skórę do Davis One, ale co dalej, co dalej? Podchodzi za rozpędzona Fiora i miażdżone Davis One. No mówiliśmy przed chwilą o jakimś budynku smakującym jak mocno smakowana, albo nawet na odwrót. Tutaj budyn został zrobiony właśnie z Davis One. Właśnie koniec. O takich sytuacjach mówiłem, ale ten Niemecka Gaming chce to odwrócić. No i zobaczmy, w takim wypadku dla miejsca docierają wszyscy najważniejsi członkowie Niemecka Gaming. Oj, a ten, czyżby jakaś kwadra dla ciebie? Ten nie nie będziesz miał, bo nie umuszył się Marlon, ale to w końcu rozpoczął realnie tę walkę. No i to wygląda jak GG, totalne GG. Drodzy widzowie, Davis One tutaj, być może nawet czekał jakiś ostatni nadziei dla ciebie. Mówię się, mamy Pagdo! Tego nam tylko brakowało w tej grze. Teleportacja Krasena w tym momencie, solóweczka jakaś 1-1, ale jest Realm War. Czy ktoś się teleportuje? Tak! Davidsonek! Czy to Faker? Czy to samolot? Nie! To nasz najgorszy! Wow! Co tu się wydarzyło, jakże nieprawdopodobny finish od Davidsonka! Nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek rozważaniu, kto jest lepszy. Czy Timeska Gaming, czy Agorok? Ja mam argumenty za jednymi i drugimi. Nie, ja mam tylko argumenty za Agorok. Miażdżą swoich rywali. W tym momencie nawet znęcają się nad nimi w bazie, zamiast zniszczyć Nexus, który skończył upadnie od minionów. Dziś USLAY, 25 minut. Polebaram, bicie, ale nagle zrobię! On się wyleczy, PDW wcale nie jest w dobrej sytuacji, jak ten znajduje resety. O, jest źle! PDW się sypie, drony się spali, do przodu leci całe Niemecka Gaming! I to jest ta walka, której być może szukali, to zaraz boli! Tylko Czajek przy życiu, ale jak ta Leblanc musiałaby prawić 4 mimiki, żeby wyeliminować tych wszystkich przeciwników, a Davidsonek będzie tutaj katem przeciwnego Nexusa? Nie, bo wywróci się, ale chwilę później reszta jego ekipy przypieczytuje ten mecz i mamy bilans 2-0. Teraz X-Sharp Tarapatak znaleziony tym Sonic Wave'em, Resonating Strike Xeoner. Ktoś znajdzie Engage, Leku będzie go szukał, ale teraz zauważony i skukowany przez Marlona. Teamfight się rozpoczyna i wchodzi w niego Xeoner, bardzo fajny Gold Drinker. I cały czas ten Kasadinek jest żywy, żywa także Gwen i to już są 4 ofiary. Ej! Sor nie aż taki szybki, ale w tym momencie tepuje tutaj Kasadinek. X-Sharp już wynadzany, również Eścik, mało punktów zdrowia i Davidsonek pojawia się tutaj na miejscu, żeby poczyścić, ale nawet jednego zabójstwa tutaj nie zdobędzie. Dopiero teraz, zobacz, że Zamulek po prostu tutaj ucieka. Walczy o życie, a Dawid zostanie wykopany prosto! Leci aniołku! Pod ręce Davidsonka i Leku już martwy. Martwy także Thresh, ale mam wrażenie, że na długo ta eliminacja Illuminar Gaming nie starczy. Musi się wycofywać Chris, a Davidsonek jedzie dalej. To jest triple, kładry, być może... Z kolejnym zwycięzcem i bilansem 2-0 przeciwko IHG. Czasem Legii pozbywają się teleportacji. Tak, gdyby Jakę teraz dołączył do reszty... Co się dzieje? Nie, przepraszam, Jakę po prostu... Jakę!
Ale wspaniali sobie Yashiro. Yashiro za chwilkę będzie martwy. Mają dwa trupy dla Busu. Stara się to zagrać te paczki. Kupują trochę, ale z deszczem pod rynek chciałby się powiedzieć spadł. Takie pragmatyczne podejście nasze. Zawodzi nas tym wszystkim. Crow jednak nie zawodzi. Ale wejście świetny Pulverize. Ale popatrz co robi Jaken. On w zasadzie tak jakby został poddany. To jest asysta. Popatrz tutaj jak zagrywa te paczki. Yashiro się tam po prostu topi. Jak topi się cały Gentleman's Gaming. No i to jest ten trzeci trup. Jak mogliśmy w nich zwątpić? We look forward to seeing you in the fight for EU Masters. We look forward to seeing you in the fight for EU Masters.